Siemanko, a dzisiaj witam Was z pokładu Bełemki. Zabieramy się za budowę samochodu i zaczynamy dzisiaj od czego? Dzisiaj zaczynamy od hamulców. O, zajechałem. Z ciekawostek, co Wam powiem, to że Bełemka przeszła serwis pełny dzisiaj. Serwis, wiecie, olejowy, olej, filtry, filtr paliwa, powietrza. Co tam jeszcze, świece nowe, komplet i tak dalej. Jeździ naprawdę super zajebiście w tym momencie. Także teraz przyszedł czas na hamulce. Nie będziemy tutaj świrować, po prostu wrzucimy tarcze. Już Wam pokazuję, jakie tarcze, jakie polskie kupiłem. Tutaj nowe tarcze polskie tej firmy Mikoda. Sprawdzony polski produkt, niedrogi. I tu są klocki, trzeba je tylko otworzyć. Już je otwieram tutaj, raz, dwa. O, jest tak popakowane. Jedna paczka, druga paczka. Syk, syk, tadam. No i zobaczcie sobie sami tutaj, o. Ferodo Racing, to jest pewnie na przód. A w drugiej paczce są akurat Black Diamond i one będą szły na tył. A na przód Ferodo DS2500, czyli taki totalnie wyścigowy model klocka. Są oczywiście jeszcze lepsze, jeszcze mocniejsze, ale to powinno styknąć. Także klocki, tarcze, jedziemy z koksem. Dobra, moi drodzy, jesteśmy tutaj. Oczywiście zanim zaczniemy działać z klockami, to jest nas trochę więcej. Jest też pizza. Pizza jest. I będzie nas tu jeszcze więcej. I są dwie miaty. Tamo. Mateo zakłada gwint, ja robię klocki. Tam miata stoi, Igor będzie patrzył. A tam jeszcze jest. Tam jeszcze jest Igora. Seicento przywozi pizzę. Ma motocyklowe wydy. Tak jest. Tak jest. A tam fury sobie stoją, czekają. Kurde, prawidłnie. No dobra, to żeby się nie zmęczyć, to zjedzmy najpierw. O jest, jak najedzie. No, do przodu, pół metra. No, jedzie. Cześć. Już. Pięknie. Mają taki głębionko, żeby nie przestrzelić. Tak. I wiesz, kiedy wpadłeś. Kiedy wjechałem. O jest. Mateusz czyni walkę z gwintem. No dobra, mamy zdjętą tarczę, mamy wytachane jarzmo, zacisk. Stary gwint jakiś tu, jak się okazuje, jest na tym aucie. Igor walczy z drugą stroną. Coś tam dziubie. To teraz prawda czasu, prawda ekranu. Dowiemy się, czy to, co nakupiliśmy za setki polskich złotych, będzie tu pasować i będzie takie samo, jak to, co ściągnęliśmy. Dobre polskie hamulcy. To nie są dla chytrych chudasów te hamulcy. Weź je, włóż do swojego BMW i będziesz zadowolony. O! Tu. O, chyba z drugiej strony otworzyłem, ale to chyba będzie przód. O! No i co, pany? Pany i panewki? To będzie to. Jak łot tego. No będzie. Chyba będzie, chociaż kurwa powiem ci, że... A może to jest tylna? Ona taką tu ma trochę inną konstrukcję. A zobaczymy jeszcze to drugie. Nie, no dobra, to jest na pewno tylna, bo to jest jakiś kurczę tarczobęben z tego, co widzę. Czyli to na pewno jest przednia. Dobra. To jeszcze klocki starczy, żeby pasować. O Jezu, mam naklejkę Ferodo Racing. Mateusz, naklejkę Racing. Naklej sobie na drzwi. Na czołu se nakleję. Proszę, jaki żeśmy tutaj zrobili baner, teraz to jest prawidłny garaż, normalnie, że ja festyn i ja festynowe auto po prostu.
A ten już wyjechała jeszcze, ja muszę wyjechać. Beamer ale Fest tu jeszcze z Beamer Fest. O, tak może, ty, może zrobimy tą imprezę. Beamer Fest! Ja, das ist sehr gut. Proszę, nowa tarcza siedzi, jak się świeci, Jezu. Drogie dzieci. No, jest nowa tarcza. Superancko. A jak pokaż, co masz na kolanach, jakie masz te. Ale to jest, powiem szczerze, mega patent. Masz lampę? No porównaj. Porównaj? Jego kolana z moimi, kurde bardzo. Jedne są czerwone. Dlatego Mateusz ma ochraniacze. Żeby mu się nie... Bo już to jest wyrobione. No, bo to jest, wiesz, większa skala tematu. Kurde, ja jestem twarzowy dzisiaj. Jesteś emo. Emo Tikonu. Emo jesteś. I to jest taka modyfikacja, którą odkryliśmy, słuchajcie, na górze. I są cztery tritki, nie? Czekaj, ja tam jeszcze bliżej. Pojrzyjcie na to. Co miał autor na myśli? Ale tu cała osłona zeszła. Ona się oderwała chyba. A, no. Takie buty. No dobra, zmieniamy tył, nie? Mateusz, pokaż swój łącznik, tylko musisz poświecić. No. To tuning zrobić. To kurczę, powiem ci, że coś tu nie jest tego, nie? No, bo... Coś nie jest jakby się powinno. Jakby nie jest od tego. Stabilizator nie od tego? No. Znaczy na pewno stabilizacja teraz nie zachodzi. O Jezu, Black Diamond, czarny diament. Czarny, a jest Predator! Predator! Tu już pościągane, stara tarcza, tu jak widzicie jest taka była piękna, o! Klocki jeszcze spoko, ale tarcza dramat. Pokaż no te piękne klocki, co one będą hamować teraz. W tym bemku, Jezu, jakie klocki, piękne. To zostaw mi tu dwa, jakbyś mógł, tak? Tak, już też chcę uczyć. O, jest nowa tarcza i nowe klocki. Wszystkie poskładane, chciałbym kiedyś zrobić crash test, dotrzeć, może nie crash test, ale generalnie dotrzeć. Nareszcie BMW, co? No, mi nawet też sprzedał E39, więc testił za BMW. Jakiś, co? Wreszcie jakiś porządny włos, a nie jakiś... No, bez sensu to japońskie auto. Ty to auto, które dzisiaj będzie jeździć? Tak. No, dokładnie. Tak, że mi życzysz? Dokładnie. Nie no, twoje nie wjechało, więc jest szansa, że jeszcze będzie jeździć, nie? No, moje też wyjeżdżę. Mówisz? Tylko, że co pokręciłeś śrubkami 3 godziny i żadnego efektu nie będzie. Nie, no naprawiłem stabilizator. A, no w sumie. Ale polecam. Światło włączy na auto. Zobacz jak wygląda sobiczek w MS-ce. BMW? Moja torebka Wichen. Twoja torebka Wichen? Wichen torebka. Ciżmy w pierdolu. Ze mną, czy co? No jedź, przejdź się tam, pojdź do stacji i wróć. I opowiedz jak wrażenia.
A to już dobrze, że sobie krzesło rozłożyłeś, bo na nim dużo posiedziałeś. Tak. Zaraz to zrobię. Środka mama. Kierunki, tak? To co mu się świecą. Ja myślałem, że to kierunkowskazy miały być, a one mu się świecą cały czas. Fajnie mu to auto chodzi całe. Super. Super samochód. Deski. Deska pod przednie koło. Czekaj. Będzie, czekaj. Czekaj, 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 tu dołu patrzę, dobra. A, na jazdy, racja. Tak są. Łap jeden. Drugi. I jedzie do tyłu, no. Piękno. O Jezu, jak to profesjonalnie się nam udało, szybciutko. Jak się święci, jaki stroboskopy. Jezuś. O Jezu, jak on się tu święci. Dobra, JBM-u i... Nie, JBM. I pełka. I ja tu, i Bełęka, i Nissan. Pomoglibyście koledze, a nie się męczy sam. Ja lubię sam. Ale wolić lewą ręką z prawą. Pompuj. Czym ja? Idzie. Tak czy inaczej, to on moim zdaniem blokuje ustawienie właściwego pionu. Bo teraz pion jest niewłaściwy. No to się... Ja, Igor, to jest tam pomarańczowego koloru. No. O, nie żałowałeś farby. Nie. Fa, jak nakupił. Bogactwo. Nie to, co u mnie jakieś polskie pierdoły do BM-ki. To generalnie w Wielkiej Brytanii tak jest, że jak się kupuje jakieś te... bardzo często dorzucają właśnie gumy, małam jakieś słodycze do paczek. To sklep ten konceptu do którego ja właśnie sprzęgłem i sobie kupiłem to i tak robię, no? Generalnie te wszystkie nasze kobity dzisiaj są na Panieńskim, więc my dzisiaj cierpimy bardzo, jesteśmy tacy smutni i tacy sami, jak na przykład Mateusz, bo to jego kobita ma dziś Panieński. Zobacz, jak mu jest smutno. Nie będzie już panienką. Nie będzie już panienką. Zobacz, jaki jest smutny. Dlatego siedzimy i robimy autki sobie. A co mamy innego do roboty? Po nocy. Zrobiliśmy bałemkę, zrobiliśmy preludkę, zrobiliśmy miatkę. Jako tako. A i teraz jeszcze Nissanem. Ty chlubik, jeszcze twoim Mondeo to się pierdzielimy, co? No, klimat trzeba zrobić. Klimat zrobimy. Ja ci klimat zrobię, boka tam puszczę, będzie taki klimat, że mówię ci. Nie trzeba, i tak już jest. No. Wiem, to wsadzę to. Okej. Okay. Super. To jest lepsze, bo jest regulowane. Jest pomarańczowe, będzie pasowało do tego. To jest fabryczny? Który, ten czarny? To masz w ręku, no? Tak. Aha, to jest fabryczny, tylko tak, to jest... Tylko pomalowane na czarno i założone poliuretan. Mhm. Będzie picobello. Mhm. Unibol zabudowany, także nie będzie się syfiło. Więcej na hamową długość, ale chyba są.
Dobrze, moi drodzy. BMW zrobiona, Nissan zrobiony. Zrobiony Nissan, miata nie zrobiona, bo śruba się coś tam. Kończymy na dzisiaj, bo już jest późno generalnie, więc chyba czas najwyższy skończyć. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, bye bye.